Cześć Travelowerzy! Dzień dobry się z Wami! Zapraszamy Was dzisiaj na lotniczą wycieczkę po Gdańsku, a w zasadzie nad nim. Koniecznie zostańcie z nami do końca, bo obiecujemy niesamowite widoki. A swoją drogą jesteśmy ciekawi Waszych opinii na temat filmów, które robimy. Zatem nie wstydźcie się i wpisujcie pod spodem swoje komentarze. Przed nami pojawiła się już w całej swojej okazałości Bazylika Mariacka, która jest największą ceglaną świątynią w Europie, zaś trzecią w skali całego świata. Powstawała na przełomie XIV i XV wieku, a prace budowlane trwały 150 lat. Nie pokażemy Wam wnętrza, więc musicie nam wierzyć na słowo. W środku znajdują się liczne dzieła średniowiecznej sztuki oraz wyjątkowy i bardzo ciekawy zegar astronomiczny. Bazylika jest bez wątpienia stałym elementem panoramy miasta, a jej gabarytu nie da się pominąć. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy, na który dostaniecie się pokonując jedynie 409 stopni. Ot taki mały trening przed czekającą na górze ucztą dla oczu. Przy dobrej pogodzie zobaczycie stąd Gdynię i Tczew. A może nawet i Zakopane. Teraz pod nami jest ulica Mariacka, łącząca Kościół z Motławą. Według mnie to najpiękniejsza uliczka w Gdańsku. A bazylika jest tak wielka, że od zawsze przesłania większość widoków na pocztówkach. Słynny żuraw to nic innego jak dawny dźwig portowy, którym rozładowywano towary przypływające do Gdańska. Na jego południowej ścianie widnieje pamiątka po bardzo starej legendzie. Według niej diabeł zamierzał ukarać leniwego gdańskiego pijaka. Z pomocą draniowi przyszła jednak jego sprytna żona, która niby w podzięce poczęstowała czarta pączkiem nadzianym gwoździami, sodą i pieprzem. Ten plunął palącym ciastkiem o ścianę i uciekł, a na skamieniałym pączku zrobiono później zegar słoneczny. Cumujący na stałe na Motławie masowiec parowy Sołdek to część ekspozycji Narodowego Muzeum Morskiego, które swą siedzibę ma w dawnych spichlerzach na wyspie Ołowianka. Pierwotnie muzeum mieściło się w gdańskim Żurawiu. O tam, po drugiej stronie Motławy. W tym miejscu działa też przeprawa promowa dla pieszych. Wzdłuż Motławy, po stronie Starówki, biegnie długie pobrzeże, czyli piękna promenada z barami oraz nowymi skwerami i strefami relaksu. W tym miejscu możecie podziwiać uroki miasta położonego nad rzeką oraz zawijające tu statki wycieczkowe. Oglądacie kanał Travela. W 2017 roku otwarto tu Muzeum II Wojny Światowej. Gdańsk jest miejscem symbolicznym, gdyż to właśnie na pobliskim Westerplatte padły pierwsze strzały rozpoczynające zbrojną napaść Niemiec na Polskę, a później na resztę Europy. Nowoczesna bryła muzeum wyraźnie odznacza się w panoramie miasta, jednocześnie dobrze wpisując się w otoczenie. Pod nami wyspa Ołowianka, a na niej koło widokowe Amber Sky. Ma ono wysokość 50 metrów, a czas przejazdu to 15 minut. Posiada jedną gondolę VIP, w której na gości czeka schłodzony szampan. Obok widzimy Filharmonię Bałtycką w zabytkowej przebudowanej miejskiej elektrowni. Gdańsk jest dorocznym gospodarzem międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail. Na Motławie można wtedy oglądać ogromne jachty morskie, w czym mieliśmy okazję uczestniczyć 2 lata wcześniej. Tymczasem pod nami przepływa statek wycieczkowy, który wyruszył z Sopotu. Muzyka
Nieopodal brzegu Motławy zobaczycie kościół świętego Jana. Obecnie mieści się w nim Nadbałtyckie Centrum Kultury. Odbywają się tutaj koncerty, wystawy i przedstawienia, natomiast w niedzielę i święta odprawiane są nabożeństwa w języku polskim i kaszubskim. Kilka lat temu w czasie remontu świątyni na elewacji odkryto resztki dwóch zegarów słonecznych. Dziś możecie podziwiać ich rekonstrukcję. Kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej jest najstarszym na gdańskiej starówce, a pochodzi z XIII wieku. Jest to ceglana świątynia w stylu gotyckim. Na wieży znajduje się karylion złożony aż z 50 dzwonów. W 2006 roku miał miejsce bardzo poważny pożar, który strawił cały dach kościoła. Dziś na szczęście jest już on w pełni odbudowany. Co ciekawe, w kościelnej wieży zainstalowano jedyny na świecie zegar pulsarowy, mierzący impulsy fal radiowych emitowanych przez pulsary. Możesz powtórzyć, bo nic z tego nie zrozumiałam. Nie za bardzo, bo ja sam nie wiem, co to znaczy. Ale pewnie ma to związek ze znajdującym się w kościele Muzeum Zegarów Wieżowych. Wieżę kościoła śmiało można zaliczyć do korony Gdańska, na którą składają się także Bazylika Mariacka, ratusz głównego miasta i odwiedzony wcześniej kościół świętego Jana. Zaledwie kilka kroków dalej podziwiamy stary ratusz, wybudowany w stylu niderlandzkim. Na wprost wejścia do niego rozciąga się Park Heweliusza, nazwany na cześć gdańskiego astronoma, rajcy miejskiego i uznanego piwowara. W osi parku znajduje się najmłodszy z zegarów słonecznych gdańskiej starówki. W całym Gdańsku słonecznych czasomierzy jest 19. Ciekawe, ile z nich wypatrzycie w tym filmie. Przelatujemy teraz nad Zieloną Bramą. W tym miejscu rozpoczyna się długi targ, przechodzący dalej w ulicę Długą. Razem tworzą pasaż handlowy mający ponad 500 metrów długości. To dawne serce Gdańska. Od drugiej strony Długa dochodzi do Złotej Bramy oraz katowni, które przed wiekami były oficjalnym i reprezentacyjnym wjazdem do miasta. Długi targ z majestatyczną fontanną Neptuna pełnił także funkcję rynku. Gdańska Starówka raz do roku zamienia się w ogromne targowisko staroci, sztuki i rzemiosła. Jarmark Dominikański to bodaj największa tego typu impreza w Polsce. W dzieciństwie jarmark był dla mnie spełnieniem marzeń. Tu mogłem oglądać tysiące ciekawostek, zabawek, komiksów i może innych cudów. Wszędzie stały prowizoryczne stragany, a wzdłuż pomniejszych uliczek ludzie sprzedawali swoje skarby na dziko, rozkładając je na gazetach i ceratach. Ratusz Głównego Miasta to najbardziej widoczny i rozpoznawalny budynek w Gdańsku. Dziś mieści się w nim Muzeum Historyczne, jednak oryginalnie była to siedziba władz miejskich. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy. Rozciągający się stąd widok wart jest każdego stopnia, który trzeba tam pokonać. A teraz magicznie przenosimy się do Oliwy. Oliwa była pierwotnie osobną miejscowością, która rozwinęła się wokół opactwa Cystersów. Obecnie w klasztorze mieści się seminarium duchowne i muzeum. Do kompleksu klasztornego należy też katedra oliwska ze słynnymi barokowymi organami. Odbywają się tu koncerty muzyki organowej.
Pamiętam swoje dziecięce emocje, gdy z niecierpliwością czekałem, aż poruszą się figurki na organach. Dzieje się to tylko wtedy, gdy zagrają największe piszczałki. Nieopodal klasztoru stoi Pałac Opatów. Obecnie mieści się tu Muzeum Sztuki Nowoczesnej i restauracja. Latem w pałacu odbywają się koncerty muzyki Mozarta. Do klasztoru przylega ogromny i uroczy Park Oliwski. Pierwotnie był to po prostu przyklasztorny ogród, w którym mnisi uprawiali swą żywność. Mnogość drzew i cieniste aleje dostarczają wytchnienia w gorące dni. W gąszczu skrywają się liczne stawy, wodospad i pokaźna palmiarnia. Niestety z drona ich nie widać. Na koniec wizyty w Oliwie zajrzyjmy jeszcze do byłego domu ogrodnika i dawnych zabudowań gospodarczych. Domek ogrodnika to ten z bukszpanowym ogrodem od frontu. Tu właśnie mieszkał Kazimierz Dębiński, twórca obecnej formy Parku Oliwskiego. Dziś na tym terenie powstały eleganckie osiedla. Rzućmy jeszcze okiem na palmiarnię i cały Park Oliwski, a już za chwilę wracamy na Gdańską Starówkę. Musimy przyznać, że Gdańsk to nasze ulubione miasto w Polsce. Całe Trójmiasto zachwyca i jest wyjątkowe. Jednak to właśnie w Gdańsku widać szybki i niesamowity rozwój. Wszystko to, co nowe, powstaje w klimacie starej zabudowy. Wreszcie też znikają koszmarne kikuty starych budynków. Przez ostatnich kilkanaście lat zaglądaliśmy tu przynajmniej kilkukrotnie. Ale za każdym razem Gdańsk czymś zaskakiwał. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii, więc śmiało wpisujcie swoje komentarze. No i liczymy na Wasze kciuki i subskrypcje. Czy to nie ten gość, który śmigał koło żurawia? Tak, to on. Chyba spieszy się na ten odcinek. Trzymajcie się. Ciao.